Miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy Was prześladują. Tak będziecie synami Ojca Waszego, który jest w niebie. Szczęść Boże. Zapraszam na krótką refleksję biblijną. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, od wersetu 38 do 48. Jest to o Miłości Nieprzyjaciół. Czytanie Ewangelii na siódmą niedzielę zwykłą. Poprzednią niedzielę mieliśmy początek przemowy Pana Jezusa odnośnie Jego relacji do prawa i proroków, że nie przyszedł znieść, ale wypełnić. I później wezwanie swoje, Pan Jezus też kierował tym, do uczniów tymi słowami: jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Zaznaczyłem wówczas, że daje później sześć różnych przypadków. Ze sprawa, zarówno pisanego, jak i ustnego, i w poprzednim razie mieliśmy cztery przypadki. Dzisiaj mamy dwa ostatnie: oko za oko i ząb za ząb, oraz będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. Oko za oko i ząb za ząb jest to starożytna formuła przypisywana hamurabiemu, z kolei będziesz miłował swego bliźniego. Tą część sformułowania znajdujemy w Starym Testamencie, ale już drugą część, nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, w dosłowny sposób, jak tutaj jest sformułowany, nie znajdujemy. Musiało być to zatem w tradycji ustnej, w tradycji żydowskiej. I Pan Jezus podnosi ten standard sprawiedliwości uczniów, szczególnie w ostatnim przypadku, że mamy miłować nie tylko naszych bliźnich, ale mamy miłować nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy nas prześladują, ponieważ w ten sposób będziemy synami Ojca, który jest w niebie. Jeszcze dodaję później też w formie zapytania. Jeśli bowiem miłycie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz niebieski. Te dwa pytania moglibyśmy również odnieść do tak zwanej złotej reguły, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza pod koniec kazania na górze, ponieważ nasza przemowa również znajduje się w kazaniu na górze, ale na początku, w piątym rozdziale, a w siódmym rozdziale, w wersecie 12 mamy. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie, albowiem na tym polega prawo i prorocy. Faryzeusze uczeni w piśmie mogliby odpowiedzieć, że oni właśnie w ten sposób postępują. Miłują tych, którzy ich miłują, a nie miłują tych, którzy ich nie miłują. Zasada wzajemności. Ale ostatnie stwierdzenie w resecie 48. Bądźcie wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. Przypomina inne stwierdzenia. Najpierw bardzo podobne jest to do wyzwania na przykład w księdze Kapłańskiej w rozdziale 19, wersycie 2, gdy zwraca się do Pan Bóg do Mojżesza, mów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan Bóg wasz, ponieważ do słowa doskonałość i świętość w Starym Testamencie są synonimami, ale nawet też to samo słowo. Hebrajskie można przetłumaczyć zarówno jako święty i jako doskonały. Z kolei to wezwanie możemy również odnieść do i porównać z tekstem Ewangelii Łukasza, gdzie jest też mowa i nauka Pana Jezusa o miłości nieprzyjaciół, trochę bardziej rozbudowana niż tutaj w Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale, w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza w wersecie 36. Przemowa o miłości nieprzyjaciół kończy się tym wezwaniem. Bądźcie miłosierni, jak ojciec wasz jest miłosierny. Zatem ta doskonałość, do której my jesteśmy wezwani, jak już sam też tekst Mateusza to ilustruje, nawet nie mówiąc dosłownie taki sam sposób, jak Ewangelii Łukasza, ale ta doskonałość równa się bycia miłosiernym. Z kolei w Ewangelii Mateusza. Bezpośrednio po tym jest nauka o poście jałmużnie i modlitwie. I w modlitwie również jest akcent mocno skierowany na miłosierdziu, ponieważ mamy przebaczać, po to, aby otrzymać sami przebaczenie. Pragnę wszystkim życzyć miłej, owocnej refleksji nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże.